Nie wiecie, ma na kolejne ognia. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mak postanowił wieść życie samotnika. Jak ma na imię ten trzynasty mag? Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu. Ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten trzynasty mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Spróbuję dotrzeć do tego Xardasa i poproszę go o pomoc. Tylko on jeden może nas teraz uratować. A gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo radę. Nie zechciał nam pomóc. Będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Mianowicie? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt. Ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. Ano, żebyś wiedział. Jak mogę przedostać się do Xardasa? Niestety, nie mam żadnego... Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się. Niedługo wrócę. No i dobra. Jestem gotów do złożenia ślubów. Powtarzaj za mną słowa przysięgi. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na wszechmocnych bogów. Przysięgam na potęgę świętej wody. Przysięgam na potęgę świętej wody. Że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z wodą. Że ma wiedza i me czyny teraz i na wieki stanowić będą jedność z wodą. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy źródło mego życia wyschnie. Dopóki me ciało nie powróci do królestwa Beliara, gdy źródło mego życia wyschnie. Noś tę szatę jako symbol twojego przymierza ze świętą wodą i wszechmocnym Adanosem. Noś tę szatę jako symbol... zapomniałem. Dobra, zagadajmy do Gorna. Witaj! Znowu szukasz kłopotów? Ciągle mi podpadasz! To sam mnie zaatakowałeś. Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość. Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. No jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. Mhm. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. To trochę potrwa. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale wkrótce na pewno to zrobimy. Gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Będę tam stał na straży. Dobra, to my idziemy szybko do Lee. Następnie pójdziemy z Odwetem na starą, na nową kopalnię. Mixir, just a second, idziemy do Lee. No momento. Okej, Lee. Dobra, wejdźmy tutaj. Szata maga wody. What the fuck? Lee! Włóczęgo! Ech. Gdzie go wcięło? Dobra, w każdym razie idziemy do jakiegoś kupca. Przykład wilk kosa. Witaj! No, witaj. Dobra, idziemy dalej. Mamy kosę. To tam. Wilk. Gdzie jest wilk? Jest wilk. Niego możemy kupić maszyny do zabijania. Chciałem lepiej strzelać z łuku.
Okay. Chciałbym nauczyć się strzelać z łuku. Cóż, mógłbym cię nauczyć, ale to będzie kosztować. Ja też muszę jeść, no nie? Ile? 50 bryłek. Bez targowania. Spoko. Chciałbym sprawniej posługiwać się łukiem. Nie mogę cię niczego... Jezu, 20... Zajmujesz się czymś jeszcze? O, 2000 bryłek rudy. Ale na razie sprzedajmy mu... To jakieś tam śmieci, pochodnie. Cóż, do nich nie należą. Fuck! Okej, klucze, nie kluczek, jest stare monety. Znajdzie dziennika. Co tu mogę jeszcze sprzedać? Kurde, jeszcze nigdy nie miałem tak mało śmieci. Naprawdę. Kuriera magów wody, amulet mocy do siły. Się weźmie, pierśnie siła. To się może sprzedać. Przemiany wilk się nie przydadzą. Taka zbroja, zbroja najemnika. Ci się przyda mi ciężka zbroja, ale to później. Dobrze, zobaczmy ile wyniosą te śmieci, co my tu mamy. To... No i dobra, 3000, tak? Okej. Okay. Ma 5000 bryłek. Okej. Okay. Rarytas. Spójrzmy, bełty 2. Spójrzmy, jaki on ma najlepszy pierw. Najlepszą kuszę. Wow. 85. Dobra. To strzały sprzedam. A wezmę bełty. W zamian. Dobra. 500 bełtów powinno wystarczyć. Okej. Okay. Teraz kupujemy od niego, czy bierzemy od niego bryłki rudy. Dobra, 24. Pięknie. Cudnie. Dobra. No i dobrze. Teraz idziemy do... do Gorna. Idziemy, przeprowadzimy kontratak na kopalnię. Bo jestem ciekaw, gdzie jest Lee. W ciało gościa. No ale trudno. Idziemy do Korda i Gorna. Może u Korda nauczyć coś. Nie, umiejętności. Doświadczenie, no. No cóż. Idziemy, idziemy. O, tu jest cała w ogóle grupa przychlastów. Czyli najemnik, Kord, najemnik, Ali nie ma. Dobra. Witaj! Pobiłeś mojego kumpla! Co to ma znaczyć? No, sam chciał. Jak leci? Na razie cicho. W wolnej kopalni nic się nie rusza. Lee zajmuje się jeszcze organizacją naszej obrony. Do zobaczenia! Właśnie, poczekajcie, bo ja chyba powinienem zagadać do Lee. Gdziekolwiek by on nie był. Ale idziemy. Nie wiem, gdzie jest Lee. Nie mam zieloną pęcią, powinien być w swojej jaskini, ale go nie ma. Więc może siedzi w grupce tych przychlastów tutaj. Najemnik, najemnik. Nie ma, może w tej grupce. Najemnik, najemnik, Torlof, najemnik, najemnik i nic. Dlatego przychlasta Lee nie ma. Szukam go, bo chcę kupić ciężką zbroję najemnika. Duch. Dupka nie ma. Jeśli myślisz, że... Nie wiem, gdzie on jest. Że siedzi gdzieś. Przed wejściem. Dobra, my idziemy w każdym razie do Xardasa. Gdziekolwiek byli, nie było, damy jakoś. Aha, idziemy pierw do biblioteki magów, dobra. Weźmy się od razu, teleportujmy, bo to. No, nie ma sensu. Owijać bawełnę. Niech mi pochodzi po bibliotece trochę. To niech podbiegł do tej księgi. O, teraz idzie spokojnie. Dobrze.
Gdzie mam bibliotekę? Tutaj Arkum Prawdziwa Moc, Tajniki Magii, Arkum Golum, Tajniki Magii, Bitwa o Warant, Kanon Żywiołów, Astronomia, Bitwa o Warant, Magiczna Ruda, Kanon Golum. No i dobra. Zobaczmy, że tutaj jest coś napisane na magicznych stworzeń. Jednak nie ma. Fuck. Dobrze, poczytajmy. Astronomia, magiczna ruda. Spójrzmy, co tu jest napisane. Nie ma nic. Dobrze, tu. Nie ma. Może jednak tu. Magę nie zamieszkuję w ciebie samego. Nie ma. No jak coś sobie, jak chcecie czytać, sobie zatrzymajcie, czytajcie. Tego wam nie mogę zabronić. Tu są mapy Arcanum Golum. Golum. Magia golemów. Tylko ktoś, kto choć raz stawił czoło cieleśnieniu żywiołów, jakim jest golem, zrozumie lęki, respekt. Jakie istoty te budzą wśród najmężniejszych nawet podróżników? Kamienny golem, te kamienie kolosy. Kamienne kolosy są niemal niezniszczalne. Żaden miecz, topór czy łuk nie jest w stanie wyrządzić im poważniejszej krzywdy. Jedyne doniesienia o zwycięskiej walce staczonej z golemem pochodzą z zapisku bezimiennego najemnika. Jak począć być stan wojennego młota, udało mu się rozbić potężnego przyjaciela w drobny pył. Tom drugi. Lodowe golemy, ciągnąłem trochę swych. Ach. Czyli potrzebuję jakiegoś mocnego młota. Ale żeby ten. Potrzebuję. Opłacałoby się teleportować do obozu na bagnie. Oni tam mają tego kowala, którego. No być może uda się nam coś kupić. Coś mocnego. Potrzebuję naprawdę maszynki do zabijania. Bo w nowym obozie jest jakiś kowal. Nie kojarzę. A bo osoba, gdzie można kupić broń w każdym razie. Nie za bardzo kojarzę. Chyba, że... Chciałbym coś kupić. Jeszcze to świetnie! Oto broń, którą mam aktualnie na składzie. Dobra. Pokaż, co ty tu masz. Oprócz rudy oczywiście. Jakiś tam kwiet, gwoździe, chcę buty wstać. Trzy najemnika. 2000. A ja mam teraz... Czekajcie. Mieć śmierć. Chciałbym coś kupić. To świetnie! Dobrze. Spójrzmy. Kupmy sobie w takim razie... Ostrze. Jeśli myślisz, że nigdy się nie nauczę. Albo nie. Zapiszmy się przed tym. To jeszcze na inny slot w razie czego. Nie powinieneś wierzyć. Bo jeżeli ten miecz będzie totalnym niewypałem na golema, to... Trochę szkoda kasy. A znaczy i tak nie szkoda kasy, bo... Chciałbym coś kupić. Trzeba jakiś mieć lepszy mieczyk, ale... Wtedy bym szukał czegoś lepszego, prawda? Ale jak na razie kupujemy. Pewnież tak. Strze śmierci, kusza, bełty mam. Co tu mogę ci sprzedać? Powiedz szczerze, to ci sprzedam, bo tego nie potrzebuję. Jeszcze coś ci mogę sprzedać. Coś oprócz rudy. O, pisma ci sprzedam. Dobrze, ale to... Znaczy jeszcze chwilę ogarnę tylko i... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Dobra. Czekajcie, tutaj mamy jeszcze... O, tu mam 10 tysięcy bryłek. Ile potrzebujesz? No, co najmniej jeszcze 800 bryłek. Jeśli myślisz, że... Dobrze. 890. No i... Handel z tą przyjemnością. Dobrze, w każdym razie oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Och, kurwa, to jest dwuręczne. Na razie.